Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę. Oddech kultury. Rozmowy o kulturze i życiu. Zapraszam, Damian Jankowski. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Damian Jankowski. To jest kolejny odcinek podcastu Oddech Kultury. Jeszcze taka informacja. Powstawanie podcastu Więzi można wesprzeć poprzez serwis Patronite. Trzeba wpisać patronite.pl/więzi. Tam będą różne opcje do wyboru. Dziękujemy za wszelkie możliwe wsparcie. A dzisiaj rozmawiamy o takich kwestiach, które myślę, że jest niewiele kwestii w życiu, o których naprawdę warto rozmawiać. Jedną z tych kwestii jest kino, więc dzisiaj porozmawiamy o kinie. Naszą gościnią jest Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, edukatorka, krytyczka filmowa. Cześć Diana. Cześć, dziękuję Ci za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim. Proszę bardzo. Tak. I jeszcze dodam też okazjonalnie co jakiś czas nasza autorka więź.pl, więc tym bardziej się cieszę, że w końcu też tak możemy i Państwo możecie Diany usłyszeć. Super sprawa. No a Diano, wiesz, to głównym takim powodem naszego spotkania jest też festiwal, który niedawno się skończył w Warszawie. Była pierwsza edycja przez ponad tydzień festiwalu Timeless Film Festival. Czyli festiwal, który pokazywał klasykę filmową, właściwie taką od lat 40. do lat 90. Pierwsza edycja. Spotkaliśmy się na jednym pokazie. Powiedz, czy byłaś na tym festiwalu i ile filmów zdążyłaś obejrzeć? Powiem ci, że byłam za krótko. Ja byłam tylko, już to czuję i też jak przyjechałam i próbowałam dogonić ten rytm festiwalowy. Ja przyjechałam w ten drugi weekend, czyli właściwie miałam okazję w sobotę i w niedzielę być zarówno prelegentką, jak i po prostu gościnią festiwalu i osobą, która sobie szuka tych swoich seansów, wypatruje ich i powiem ci, że miałam ostatecznie szansę obejrzeć w całości 6 filmów, a do 4 zrobić prelekcję i siłą jakby też mojej specjalizacji trafiły mi się wybitne filmy włoskiego reżysera Lucina Viscontiego, plus jeden seans, który był taki dodatkowy, on nie miał może takiej sekcji imiennej, to po prostu była panorama klasyki, czy pejzaże klasyki, czyli wiek XX, odnowiona kopia, wiek XX Bernarda Bertolucciego, 5 godzin 20 minut takiego historycznego, jak to Włosi mówią, colossal storico i rzeczywiście znaleźli się chętni, żeby w dwóch aktach ten film zobaczyć. Tak, bo z przerwą, prawda, to było na festiwalu. Tak, to było z przerwą, 20-minutową przerwą, czyli też w zgodzie właściwie z materiałem filmowym, że tak powiem, bo ja przyznam ci się, że jeszcze jako osoba wychowana w latach 90. we Włoszech, gdzie te filmy były znacznie krótsze, ale ja pamiętam, że te pierwsze moje doświadczenia kinowe zawsze były z przerwą. Było atto primo, atto secondo, zawsze właśnie ten podział na dwa akty, i czy to był Dzwonnik z Notre Dame, czy Herkules, czyli pierwsze filmy, które w ogóle w życiu widziałam na dużym ekranie, z dubbingiem oczywiście, to w ogóle inaczej jakby mam niesamowity sentyment do tego podziału na te przerwy i też pamiętam, że widziałam po prostu to jakby nie tylko wykorzystanie tej przerwy jako, nie wiem, chwili na jakąś używkę na zasadzie, o tu szybko papieros, tutaj coś tam, ale jak dorośli to robili, ale też miałam takie wrażenie, że szczególnie my jako dzieciaki, jeśli to był taki seans, gdzie tam poszliśmy wspólnie i rodzice nas zabrali, to była taka rozmowa o naszych oczekiwaniach względem tej drugiej połowy. I to była niesamowita szkoła kreatywnego myślenia. Bo to cię zostawiało najczęściej w takim cliffhangerze po tym pierwszym akcie. I mówię, no myśmy głównie wtedy bajki Disneya oglądali, ale to było właśnie takie, co będzie dalej, tak? I jakby ktoś mówił, wyobrażał sobie to, tamto. I już była taka rozmowa krytyczno-filmowa, więc myślę, że jakby to, co robię dzisiaj, mogło być powiązane z tym, że były podziały na akty we włoskim kinie, w miejscowości, w której się wychowywałam głównie, czyli miejscowości Capua, blisko Neapolu, na południu Włoch. Także ten Bertolucci, jak tak powrócił z tą skalą, to powróciły też moje wspomnienia z dzieciństwa, a że jest to film i w ogóle włoscy twórcy mają do tego rękę, żeby opowiadać takie pokoleniowe opowieści, tak rzeźbić po prostu w czasie, gdzie to jest jakieś takie, nie wiem,
Cinema Paradiso jest tego przykładem bardzo dobrym, ale też myślę sobie o filmie dawno temu w Ameryce, Leone, filmie Rodzina, La Familia, które z kolei właśnie ten wiek XX, o filmach Viscontiego, że też taka właśnie podróż czasami od kołyski aż po grób, że tak powiem słynnym tytułem. I te doświadczenia prelegenckie, a doświadczenia takiej właśnie obserwatorki, która potem poszła tak dla siebie po prostu na te seanse, były bardzo różne, bo tutaj miałam takie zespolenie, to wszystko gdzieś tam było powiązane Viscontim, kostiumem albo włoską historią, jak w przypadku tego wieku XX Bertolucci'ego, a całkowitą wolność po prostu poczułam jako właśnie ta, która sobie wybiera seanse i biega sobie i pomiędzy jednym kinem a drugim stara się jak najwięcej zobaczyć przy ciągu tych dwóch dni. I powiem Ci, że miałam taką podróż właśnie przez lata 40, lata 50, potem szybko przeskoczyłam nawet tak jedną nogą do lat 80, także było to rzeczywiście takie lata 60 też, bo przecież Parasolki z Cherbourga mi się udało zobaczyć, że miałam tak jakby ten timeless dla mnie ułożył się rzeczywiście w taką ciekawą podróż, która była w czasie, ale i poza czasem i też po prostu przypomniała mi właściwie jakby jak bardzo tęskniłam za jakby kinową aurą. To znaczy, ja bardzo dużo filmów oglądam w kinie siłą rzeczy, bo też robię różnego rodzaju dyskusje z publicznością i mam w Łodzi, we Wrocławiu takie cykle, gdzie oglądamy po prostu film w dniu premiery. Bardzo często też nie ma jak go wcześniej zobaczyć, nie mam jak po prostu zobaczyć go na jakimś pokazie prasowym, więc oglądam go z publicznością, na gorąco go omawiamy. Czasami udaje się wcześniej, no to też jest inny komfort, ale też podoba mi się często to doświadczenie takie na świeżo z widownią. I powiem Ci, że jakby ja wiem, co to znaczy, tak jakby przyzwyczaić się do ekranu kinowego i potem męczyć się, jak coś dostajesz na linku, na przykład, czy coś sobie oglądasz na jakiejś platformie i trzymasz się, ja nie mam telewizora, więc oglądam głównie na laptopie takiej wielkości klasycznej, że tak powiem, nie jest to jakiś gigant. Ale tutaj powróciło coś jeszcze w trakcie tego festiwalu. To jest tak jakby powróciła ta magia tej filmowej aury, że jak mieliśmy nawet tego Lubicza, którego wspólnie obejrzeliśmy, czyli sklep za rogiem, tak, tak to jest sklep za rogiem, tak jest to tłumaczone, to miałam takie wrażenie, że my naprawdę mieliśmy taką podróż w czasie, byliśmy tą widownią tamtych lat, to znaczy mieliśmy szansę nie tylko zobaczyć w pełnej skali ten film, tak jak go mogła oglądać wówczas widownia, ale zarazem w tym doświadczeniu tego kolektywnego oglądania, tego śmiechu, tak jakby powróciła ta aura do tego przedmiotu reprodukcji, trochę mówiąc Beniaminem, tak? Jakby po prostu czułam, że powróciła do tych filmów taka niesamowita aura, która jakby wykraczała tylko poza to, że to był duży ekran, więc jakby i piękna kopia, tylko było w tym naprawdę coś takiego magicznego, jeżeli chodzi o bycie w czasie i poza czasem, że udało się, że to rzeczywiście zrobić i te filmy często nazywane bardzo tak jakby po prostu stare filmy, klasyczne filmy, stawały się po prostu jakby na nowo w trakcie tego seansu, po prostu jakoś tak niesamowite, świeże i właśnie poza czasem. Super, wiesz, bo ja tak słucham Ciebie i myślę sobie, jak ja zacząłem i skończyłem ten timeless, bo jednak mieszkając w Warszawie, miałem ten komfort, że wiesz, po prostu po pracy, po 16 chodziłem na różne pokazy i wyobraź sobie, zacząłem festiwal Pulp Fiction w kinie oglądanym przy pełnej sali w takiej super kopii 30-lecie tego filmu, już klasyka, Tarantino, a skończyłem Skrzypkiem na dachu, 3-godzinnym. I to też jest doświadczenie takie totalne kina. Zresztą Skrzypka ja nigdy, czytałem na przykład książkę, która jest pierwowzorem, a filmu nigdy nie widziałem. Chyba nawet jakiś musical zdążyłem w międzyczasie obejrzeć kiedyś, Skrzypka, a tutaj wiesz, ten film i to jest naprawdę, i rozumiem też, że wiesz, śmiałem się z widownią, właściwie miałem łzy w oczach w pewnych momentach, ale też wiesz, ciekawy był taki film na festiwalu, też chyba poza sekcjami, Pokojówka, taki klasyk koreański z 60 roku, film, na którego powołują się współcześni koreańscy twórcy, na czele z twórcą Parasite i tak dalej, i wyobraź sobie, że obejrzałem go przy pełnej sali w kinie Atlantic. I powiem Ci szczerze, że myśmy to oglądali jak dobrą komedię. Znaczy, wiesz, że ten humor był trochę chyba już niezamierzony, ale ten szowinizm, który tam jest w tym filmie i taki, wiesz, że on w tych dialogach się przejawia, no po prostu ja 3 razy się popłakałem ze śmiechu, ale nie, że tylko ja, tylko ludzie, którzy obok mnie siedzieli, jeszcze głośniej się śmiali, ale to była dla nas dobra zabawa, nie, że my doceniamy stronę formalną, natomiast niektóre filmy, jeśli trąciły myszką, to w ten sposób trąciły, nie, że taka trochę rozrywka nie oczekiwana dla widzów, no dzisiaj.
Tak, chyba do tego też dochodzi ta magia tego jednak wspólnego seansu, to znaczy ja mam takie poczucie, no, tutaj mówisz o takim ciekawym doświadczeniu, tak jakby bycia niby jakby w tym świecie imersji, ale jednak obok, w momencie kiedy już jakby no, pewne rzeczy się przedawniły, też jakby kulturowo jakby inaczej się przemieściliśmy, być może jakby nawet względem jakiejś takiej, już nie mówię, takiej epokowej zmiany, czy jakiegoś takiego, wiesz, przetasowania, jakieś takie inne odmiany przez przypadki, takie co teraz jest ważne, co nie, co jest prawidłowe, co nie, bo przecież gdzieś tam wszyscy się chyba z tym mierzymy i to jest jakby coś, co też jako badacze kultury, badacze filmu jakby nieustannie gdzieś tam też ta nasza relacja z tym, co oglądamy, ale też potem jest ten indywidualny wymiar, tak, na ile się moja na przykład wrażliwość zmieniła od tego, jak, nie wiem, Wenders na przykład oglądany jako nastolatka, czy Herzog, a później, tak, czy jakieś takie, wiesz, duże nazwiska, które gdzieś tam potrafiły olśnić i czy są w stanie przetrwać próby czasu, czy jakby nudziły na przykład w pewnym momencie, uczciwie mówiąc, tak, bo nie wszystko jakby od początku było traktowane tak, a potem się docenia po latach. I tak miałam z tym Lubiczem właśnie to doświadczenie tej kolektywności i ja jestem pewna, absolutnie po prostu przekonana, że gdybym miała oglądała ten film na komputerze, ja na pewno byłabym nim zauroczona. Znaczy na bank, po prostu ten timing, no chyba, że ktoś musiałby mi strasznie przeszkadzać na zasadzie telefonami albo oglądałabym go w takich warunkach na zasadzie, że wiesz, jadę pociągiem i to wszystko się gdzieś tam buja. No tak, na telefonie, tak. Telefon jeszcze właśnie, na telefonie nie umiem i to jest oglądać ani seriali, ani filmów. To jest takie, to moja taka rzecz, ale jednak najmniejszy ten format to byłby nawet nie tablet, tylko laptop, ale wydaje mi się, że jak siebie znam i jak jest też jakby ta moja pasja, ta miłość filmowa, ja bym to doceniła, ale ja na przykład nie umiem już się śmiać, jak oglądam tak sama film i ja umiem docenić, że to jest zabawne, jakby widzę jakby ten zamysł, ale nie ma czegoś takiego, żebym ja się tak naprawdę, to jest po prostu, żebym tak zachichotała. Nawet jak oglądam, nie wiem, z moją mamą jakiś film, ona ma normalnie telewizor, tak, jakby taki większy. U siebie w domu. I powiem ci, że to jest jedyne, jeżeli mam takie doświadczenie, że ja po prostu mogę się popłakać ze śmiechu, albo po prostu zaczynam, no że wydaję z siebie jakiś ten, to jest kino. Kiedy też po prostu czuję, jakby jak to idzie takim fajnym napięciem, takim napina się i wyzwala, jakby ta emocja w widowni. I ja byłam tą osobą, która się zachichotała właśnie kilka razy na zasadzie tak hehe, tak ten, i to było tak wyzwalające, tak przyjemne. I wiem, że tego bym nie miała zupełnie po prostu tak na komputerze, mimo tego, że doceniłabym zapewne te same miejsca, które wynikały też jakby w kontekście twórczości Lubicza, tutaj warto dopowiedzieć, chodzi o film Ernsta Lubicza, który no, mówi się bardzo często o tym słynnym Lubicz Touch, że timing w komedii to takie wyczucie, to taka bycie po prostu jakby w tych kwestiach, które ping-pongowo wracają, prawda, ta wielka tradycja screwball comedy, sophisticated comedy, że to wszystko gdzieś tam u niego jest po prostu jak w zegareczku i tak dalej, ale po prostu jakby to było coś magicznego. Ja pamiętam, jak myśmy się spotkali tuż po tym filmie, ja miałam jeszcze zaplanowane dwa seanse i moja pierwsza taka reakcja była, że już właściwie nic nie muszę oglądać po tym Lubiczu, że mnie to tak napełniło. Jeszcze ten Jimmy Stewart, którego po prostu aktorsko gdzieś tam uwielbiam i to nie tylko za sprawą filmów Hitchcocka, ale nie wiem, czy kojarzysz taki film, chyba polski tytuł to był Mój przyjaciel Harvey, albo po prostu z angielskiego Harvey. To jest Jimmy Stewart, który widzi jako jedyny dużego królika i wszyscy mu nie wierzą i chcą go jakoś zamknąć, jakby, bo uważają, że jest coś z nim nie tak. A on po prostu tak bardzo wierzy w tą jakby, no nie wiem, taką podszewkę rzeczywistości, że coś nie jest, jest jakaś magia i on jako jedyny widzi tego tytułowego Harvey'a, tego królika, tego przyjaciela. Trochę tak jak, nie wiem, ja nie miałam co prawda niewidzialnego przyjaciela, przyjaciółki, ale wiem, pamiętam z filmów, czy dzieci mają czasami także, albo potrafią jakoś tak coś w jakiejś zabawce, czy jakiejś lalce, jeszcze coś zauważyć jakoś tak. No i to jest tak wzruszający, piękny film. Potem ten królik też jakby kulturowo, tak jakby i filmowo się przemieścił w taki trochę makabryczny sposób do takiego filmu z Jake'em Gyllenhaalem. Donnie Darko. Tam też jest wątek właśnie taki króliczy i potem też te królicze nory też inaczej zaczęły mi pachnieć później, jak już też trochę więcej filmów odkryłam, ale
no ten James Stewart po prostu, no magia, no po prostu zakochać się na nowo po prostu w tych zbliżeniach, w tej miękkości, w tej pracy w ogóle w oświetleniu. Ja jestem oczarowana jakby i myślę, że też przez to skondensowanie, że ja przyjechałam specjalnie, jakby miałam tak, że robotę robiłam najpierw, czyli tak mi się układało, że najpierw robiłam te moje prelekcje, a potem już właśnie po tych emocjach, kiedy też ten siłą rzeczy stres, bo człowiek zawsze gdzieś tam się stresuje, nowe miejsce, chociaż nie wiem, no słowa te same, ludzie ci sami, ale jakoś tak po prostu w tych nowych kinach taka byłam zestresowana, a potem właśnie miałam tą wielką przyjemność z oglądania. I jeden dzień mi się ułożył tak, że miałam właśnie Lubicza, potem miałam Mala, moja kolacja z André, która okazała się być po prostu odkryciem i taki dzień zamknięty Hitchcockiem, oknem na podwórze, a dzień wcześniej to była taka nić muzyczna się tak ułożyła, bo to były Parasolki z Cherbourga, Jacques'a Demy'ego, później były Opowieści Hoffmana, duetu słynnych łuczników, czyli Powell i Pressburger, a na koniec to były Prawdziwe Opowieści, czyli David Byrne, znany prawda, jako lider zespołu Talking Heads i w ogóle taka postać też trochę tak jakby na pograniczu różnych sztuk wizualnych. Także bardzo ciekawe doświadczenie i nawet fajnie te filmy zaczęły ze sobą właśnie w tej kondensacji rozmawiać w danym dniu. Tak tutaj muzycznie, takie opowieści o miłości, tutaj te Parasolki z Cherbourga odarły mnie w ogóle, jak jej przypomniały, że nie ma czegoś takiego w ogóle jak romantyzm, żeby potem się dać tak pięknie zauroczyć Johnem Goodmanem, który w Teksasie odnajduje miłość w jakiś pokrętny sposób. Także pomyślałam tylko Timeless, może mnie tak jakby wiesz, wyprowadzić z tego Paryża końca lat 50., początek lat 60. w stronę właśnie Teksasu, z pierwszych stron gazet, w którym można po prostu odnaleźć siebie i miłość. Wiesz, ja tak słucham, co oglądałaś i dla mnie na przykład chyba jednak cieszyłem się bardzo, że jest ta retrospektywa Łuczników, nie? Bo to jest takie, wiesz, filmy, które naprawdę super jest obejrzeć w kinie. I jeśli coś jest takim dowodem na coś ponadczasowego, też formalnie ponadczasowego, no to myślę właśnie ten Powell i Pressburger. I wiesz, dopiero oglądając w kinie poszczególne filmy, Trzewiki już znałem, nie? Czy Podglądacza już znałem, ale te kolejne filmy oglądając, dopiero wiesz, zrozumiałem na przykład, czemu Scorsese i Spielberg ich kochali tak mocno, nie? Że to jest, wiesz, oglądamy film z początku lat 40. i właściwie to jest film, który dzisiaj bym chciał zobaczyć w kinie, nie? Po prostu jako sposób opowiadania, ale też takie, wiesz, ciągłe puszczanie oka do widza. To było super, nie? To w tym Pułkowniku Blimpie, nie? To jest po prostu film, który od początku do końca jest jedną wielką zgrywą, nie? Z oczekiwań i tak dalej. To jest, to była też duża kinofilska przyjemność w tym znaczeniu, nie? To myślę, że ważne. A powiem ci, że żałuję, że nie miałam szansy zobaczyć jakby więcej tych filmów. Udało mi się tylko dorwać te opowieści Hoffmana i też jest jedna, że tak powiem, aria z Offenbacha, którą nawet nie wiem, czy to skojarzenie, po prostu gdzieś tam się nie bierze od Beniniego i Życie jest piękne, albo innego włoskiego filmu lat 90., gdzie tak jakby pięknie to jest tu użyte i jakby usłyszenie jakby w takiej konfiguracji, ale też przypomnienie sobie jak w ogóle wyglądała wtedy brytyjska kinematografia i jak w ogóle oni mogli wprowadzić po prostu tyle koloru, tyle kreatywności, też takie bogactwo inscenizacyjne i jakby też być dumnym z tego, że to jest Made in England, tak, z tą słynną pieczątką, która akurat w opowieściach Hoffmana tam... Która tam się pojawia na koniec. Na koniec, tak, że można, tak, że można i że po prostu ten świat może się mienić i to jest oczywiście później wielkie połączenie też Via Scorsese, prawda, przez Delmenco Maker i w ogóle montażowo też jakby jaka to jest nauka pracy nad materiałem i w ogóle jakoś powiem ci, że ja Trzewiczki znałam, te opowieści Hoffmana były też ciekawe, wydaje mi się, że mam trochę jeszcze do nadrobienia, ale marzy mi się, żeby na którąś edycję tego Timeless zrobić też taki krok troszkę wstecz. I skoro już był Powell i Pressburger i oddało się nie wiem, cesarzowi co cesarskie, w takim znaczeniu temu, tak, tutaj Łucznikom, to są takie komedie i tragikomedie wytwórnic Ealing, które uwielbiam po prostu. To są przeważnie opowieści takie z pogranicza lat 40. i 50., na przykład Szlachectwo zobowiązuje z Alekiem Guinnessem, Paszport do Pimlico, Whisky Galore, Szajka z Lawendowego Wzgórza.
I powiem ci, że po prostu no, marzy mi się, żeby tak jakby odkryć więcej. To pamiętam, że akurat u mnie na studiach jeden z naszych wykładowców wrócił po prostu z Londynu z takim pięknym boksem tych filmów właśnie z tej wytwórni z E-Link. Jedyny problem był taki, on bardzo chętnie to użyczał i można było sobie obejrzeć czy tam przegrać, tylko że no wydanie ładne, kolekcjonerskie, ale bez napisów angielskich. Ktoś niby, okej, znasz angielski, ale jest jednak trochę taka różnica, jak się tam uczysz i ci się wydaje, że coś tam ten, a tutaj jest, że tak powiem, British ten i było takie rozumienie czasami piąte przez dziesiąte, ale wspaniała przygoda, uwielbiam taki właśnie film Paszport do Pimlico i marzy mi się po prostu, żeby to zostało, to tak może rzucę, to ponoć tak to działa, nie? Że jak to wypowiesz, to jest bliżej do realizacji, albo człowiek się tak widzi, że tak jest. No to, ale ja myślę, że to trzeba po prostu napisać do Sebastiana i do Patrycji. Te, znasz te filmy? Tej wytwórni, powiedz? Nie. Widzisz? Nie myślę, znam. Myślę, żebyś był oczarowany. Naprawdę. A filmem Szlachectwo zobowiązuje, gdzie Alec Guinness tam gra 7 czy 8 postaci, to jest po prostu ale, master shot. Ale to jest w ogóle super, tak jak mówisz, bo ja mam w ogóle, wiesz, taką teorię, czasami tutaj gdzieś powtarzam wśród znajomych też redakcyjnych, że słuchaj, dla mnie kino to jest studnia bez dna, nie? To znaczy ja często gdzieś wsiąkam, wiesz, w jakiś właśnie odłam kina takiego starszego i coś im opowiadam, że właśnie wiecie, jak Scorsese, tak? No to oni tak, no to jeszcze w bok tutaj to, czym on się inspirował wtedy i tam aż do lat 30., 40., że można cały czas z tego czerpać, nie? To wydaje mi się takie super sprawą, ale to wiesz, też jest duże takie pytanie. Właśnie jak u ciebie, Diana, powiedz, jak to u ciebie jest, bo wiesz, jako krytycy zawodowi to my, tak jak na początku powiedziałaś, dużo w kinach oglądamy, bo po prostu oglądamy, no, ale przyznam ci się szczerze, że ja jednak mam tak, że często gaśnie światło wieczorem późnym, i ja sobie właśnie odrabiam jakąś reakcję z kina. W sensie, wiesz, jakieś takie odłam, którego na przykład jeszcze nie znam, dla czystej zupełnie swojej własnej przyjemności. Później patrzę na Filmwebie, nie ma ocen krytyków, tak? Że nikt tego nie oglądał, a ja sobie gdzieś znalazłem, obejrzałem. To, ale wiesz, jakby trochę taki zwrot w przeszłość, nie? Więc, a jak u ciebie to bywa? Powiem ci tak, ja mam... To przychodzi falami i bardzo często to jest też związane i to od małego, ja przepraszam, że tyle o sobie mówię, ale w sumie nie mam nic innego do sprzedania. I też, to powiedzmy, Diana, powiedz, jakiemu klubowi kibicujesz, żeby ludzie wiedzieli, że Napoli. Napoli, oczywiście, że tak, oczywiście, to jest, dziękuję ci, że mogłam to powiedzieć, jakby każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć światu, że nie ma nic lepszego, po prostu... Nie, wiesz, bo ja dlatego przypominam, bo ja, wiesz, przeżyłem kilka tygodni temu traumę z Interem, nie? To jakby wygrana Liga Mistrzów została przegrana w 1/8, więc no, tak. No dobra, no to powiem ci tak, jakby to się... I myślę, że to jest bardzo moje, ale może być tak, że ktoś słuchając powie, kurde, mam to samo, ale akurat z inną kinematografią, że chcąc być blisko w sumie mojego pierwszego języka, bo tym pierwszym językiem de facto jest język włoski, zdarza mi się poczuć taką silną potrzebę powrotu do jakichś takich włoskich klasyków, włoskich starszych filmów, gdzie też jakby to jest takie pewne wyobrażenie o włoskości, które ja mam, czyli te najlepiej, nie wiem, Sofią Loren i Marcello Mastroianni, jakieś właśnie filmy Ettore Scoli, filmy takich twórców gdzieś tam, bym powiedziała, czasami traktowanych trochę po macoszemu, jeśli tą największą jakby wartością kina włoskiego pozostają wciąż jakby eksportowo, prawda? I no oczywiście tutaj nie zabieram im dokonaniu, ale ta włoska kinematografia naprawdę ma więcej nazwisk, ale wiadomo, Fellini, Antonioni, Visconti, Pasolini, tu można jakby długo wyliczać jakby tą. No tak, ale wiesz, ale już Skoga już jest mniej znany, prawda? I w ogóle mało, ciężko dostępny w Polsce, nie? Tak, to zdecydowanie, ale są też przecież twórcy właśnie tych komedii po włosku, które są najciekawszym dla mnie zjawiskiem w ogóle w tym kinie. Ta umiejętność właśnie opowiadania, tutaj śmiech przez łzy, tu trochę to takie chiaroskóry egzystencjalne, ten taki światłocień, taki bohaterowie gdzieś tam potworzasci, że tak powiem, ale ludzcy zarazem, tak? Jakby te podziały takie na dobro i zło w ogóle zostają w ciekawy sposób jakoś tak zakwestionowane, bo tam
zbyt złożone czasami w tych różnych jakby gdzieś tam sytuacjach. Czasami zbyt złożone, czasami proste, ale gdzieś tam porywające, jeżeli chodzi o to, jak się emocjonalnie w nich umiejscowić. I myślę, że taki film jak Il Sorpasso, czyli Fanfaron di Narizziego, który potem zainspirował Aleksandra Payna do filmu Bezdroża, to jest taki mój ukochany film Mafioso z Alberto Sordi, taki film Alberta Lattuady, takiego włoskiego reżysera, który jest niesłusznie zapomniany. I mogłabym tak długo wyliczać, więc mam takie momenty, w których po prostu potrzebuję zamieszkać sobie w takich nawet wyobrażonych Włoszech, no bo to, bym powiedziała, tęsknię za Włochami mojego dzieciństwa, to zobaczę jakieś filmy lat 90., a to tak nie działa, tak? Czy nawet po prostu chcę usłyszeć ten język, to może być jakiś, nie wiem, serial na Netflixie teraz, patrząc na to, jak to jest dostępne, tak? Bo jednak kręci się to, nie wiem, może być, nie wiem, Gomorra na HBO, tak? Ale nie, to właśnie musi być ten powrót do klasyki. To jest jakby to, co mnie zakochało. Pamiętam po prostu tą Sophie Loren, jak zobaczyłam taki film Francesca Rodiego, którego przede wszystkim znamy jako twórcę filmów politycznych, naprawdę wybitnego twórcy, tutaj Ręce nad miastem, czy później Szacowni nieboszczycy, takie właśnie Giallo Politico. On zrobił taki film z Sofią Loren i Omarem Sharifem, który był taką jakby napolitańskim kopciuszkiem. Zresztą to było często nazywane za granicą kopciuszek all'italiana, Cinderella Italian Style. Ona tam jest właśnie jakąś taką chłopką, kobietą z ludu. To są jakieś czasy, że tak powiem, napolitańsko-hiszpańskie, no bo ten Napol często władany różnymi przedwiekami, że tak powiem, zawsze gdzieś tam pod butem różnych panów. No i tutaj sytuacja, w której ona po prostu swoją charyzmą, siłą zostaje królową i tutaj tego księcia, tego możnowładcę hiszpańskiego jakoś tam przekonuje do siebie. I pamiętam po prostu jakąś taką potrzebę mieszkania właśnie w takich światach wyobrażonych, więc jeżeli ja mam ten powrót do klasyki, to często po prostu to jest taka dawka, którą muszę sobie, tak jakbym, nie wiem, miała, wiesz, atak jakiś taki, że muszę wziąć jakieś lekarstwo, bo po prostu choruję, to muszę co jakiś czas powracać do tych włoskich filmów tej złotej dekady tak zwanej, czyli najczęściej właśnie dekady lat 60., głównie tej pierwszej połowy lat 60. i to jest coś takiego mojego. To jest bez dwóch zdań. A z drugiej strony mam też tak, że to jest jakiś taki impuls, że gdzieś widzę, że pojawia się poprzez kryterium na przykład odnowiona, że już jakby naprawdę można zobaczyć w dobrej jakości kopię jakiegoś tytułu i to jest takie jakby, jak zobaczmy to teraz, nawet jeżeli to będzie na tym laptopie i tak dalej, ale w tej po prostu poprawionej jakby wersji, tak, gdzie te kolory są podkręcone, to wszystko ten. Więc idzie to u mnie dwutorowo, tak? I nie mówię o takich przypadkach zawodowych, gdzie, no nie wiem, było IO z Kolimowskiego, no i siłą rzeczy warto było sobie odświeżyć, prawda, film Bressona, który tak jakby za IO stoi. No tak, jasne, czyli oczywiście. Na los szczęścia Baltazarze. Nie mówię o takich, że albo nagle się okazuje, tak jak miałam zresztą w ramach tej krótkiej historii kina polskiego film Ręce do góry z Kolimowskiego, no to też taki powrót trochę zawodowo spowodowany, że przy okazji, a może by Walchower człowiek zobaczył, może Rysopis i tam bla, bla, bla i jakoś tak nagle za pan brat z Andrzejem, tak, Lipszycem, czy Leszczycem właśnie. Widzisz, pamiętasz o tej godzinie. Nagrywamy to bardzo późno, szanowni państwo. A więc to albo językowo idzie, albo idzie z potrzeby takiego jakby wyzwolenia obrazu, kiedy po prostu potrzebuje sobie taką właśnie zobaczyć klasykę na sterydach, że tak powiem, wizualnych. Nie, wiesz, ja dlatego o to ci pytam, bo ja mam tak, że wiesz, mam swój taki ukochany okres kina światowego, to jest no, amerykańskie lata 70., tak, w kinie amerykańskim, czyli tam, wiesz, od Scorsese poprzez Coppolę, Fossiego i tak dalej. I myślę, że to autentycznie był taki najlepszy okres, w ogóle filmowo, Ramet i tak dalej, ale mam też tak, wiesz, że no, bo jak człowiek zaczął oglądać nałogowo filmy jako taki tam 13-latek, no teraz już 20 lat później, to wiesz, czasami wracam sobie do filmów, które wtedy, wiesz, zaczynałem oglądać właśnie Sergio Leone i tak dalej i mam takie po właśnie na przykład pierwszy raz po 20 latach obejrzany film i to już trochę nie jest ten film, nie? Znaczy, bo on dalej, wiesz, mogę się nim zachwycać, ale tam się trochę nabudowało takich wspomnień, wiesz, co ja robiłem, jakim tam, wiesz, byłem wtedy nastolatkiem, kiedy pierwszy raz obejrzeliśmy z braćmi, wiesz, Forresta Gumpa, nie? A to już jest dzisiaj taki klasyk. Czy właśnie nawet to Pulp Fiction, nie? Które jak się miało 14 lat, to się oglądało, o kurczę, ale tam fajna rozwałka w tym filmie jest, nie? A dopiero teraz, wiesz, oglądałem i myślę sobie, kurczę, jak on to świetnie przemyślał,
narracyjnie, jednocześnie jak strasznie Tarantino był blisko takiej granicy między kiczem a arcydziełem. I jednocześnie, wiesz, wygrał, no bo też wygrał Złotą Palmę, to się stało klasykiem, zdobył Oscara, ale mógł się wywrócić bardzo łatwo. Znaczy, tak jako twórca bardzo ryzykował, nie? I to wtedy to doceniam przede wszystkim. A powiedz, a jak masz w kontekście no, tych podwójnej takiej ważnej rocznicy, no bo z jednej strony kinofilsko i wydaje mi się też, że dla naszego pokolenia, no Pulp Fiction to jest, no to jest jeden z tych filmów i w ogóle tak jakby, tak, wydaje mi się, że Tarantino jest ważny, że on pozostanie ważny. Znaczy ja tak czuję, że nawet jeśli potem zamieszkałam sobie w innych tam kinematografiach bardziej, mam tą swoją taką życiową, egzystencjalną i słabość i jakieś tak do kina włoskiego, zresztą jak mówisz o tym przecież kinie amerykańskim lat 70., no to jestem pierwsza, która uważa, że to jest, wiesz, taka wymienność, że tak powiem, tutaj Hollywood nad Tybrem i ci Amerykanie, którzy tyle z tych Włochów wyciągnęli, prawda, w latach 60. i potem jak wrócili do siebie i dziwnym trafem ta kinematografia podniosła się, prawda, o cztery klasy, oczywiście więcej czynników miało na to wpływ, tak, włącznie z jakim po prostu otwarciem światopoglądowym i też jakby to, ale lubię sobie to też tak dodawać, że czasami myślę, że to tutaj ten amerykańsko-włoski link, że to było dwukierunkowe i że gdzieś ten soft power tutaj jakby dwukierunkowo, tak, jakby ci Amerykanie rzeczywiście byli i w pewnym momencie w China czy ta jakby wprowadzili swoje porządki i też Włosi się nauczyli od nich dużo, ale potem też sobie z tych pewne elementy włoskie zabrali, ale trzymając się tego, co 1994 nam daje w kontekście tych rocznic i w ogóle jakby powrotów, no to Pulp Fiction z jednej strony, ale z drugiej strony to jest też czerwony, trzy kolory czerwony Kieślowskiego, który przez to starcie kaneńskie, które szczególnie z naszej perspektywy takiej narodowej jest często tak jakby mitologizowane, że tutaj no przecież to miała być ta Złota Palma dla Kieślowskiego, a tutaj prawda przyszedł jakiś taki, jak to często jest nazywane złośliwie przez byłych współpracowników Kieślowskiego, taki szczyl i tak mu to zabrał przed nosem i w ogóle kolesiostwo i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że udało mi się tam Pupiawati między innymi był wtedy w jury i to była jedyna osoba z takich, nie mogłam z pierwszej ręki troszkę porozmawiać o tym, jak to w ogóle wtedy było w kontekście tego jury i jak to też tam patrzono, jak to było brane pod uwagę i tak dalej. Nie było takiej narracji, jakoby Kieślowskiemu się coś należało. I też powiem ci, że na przykład ja mam taki problem po latach z powrotem do filmu Trzy kolory czerwone, bo pamiętam, jakim to w ogóle było takim, kiedy mogłam go zobaczyć, nie wiem, w jakimś 2004, powiedzmy, tak? Czy 2004. I to było takie oczarowanie po prostu tym kolorem, tym myśleniem, formą i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że w ogóle nie zwróciłam uwagi na ogromne jakieś takie luki tam scenariuszowe. Tam jest taki wątek z psem, z którym ja mam ogromny problem. Jest tak, że on zawiązuje wszystko w tym filmie. Jeśli zwrócisz uwagę, tam jest tak, że Irène Jacob, czyli Valentin, czy Valentin, poprzez tego psa jakby idzie do tego sędziego i tam po prostu mamy ten wypadek, tak? I nie mogę po prostu jakby dojść do tego, jak człowiek, który tak kochał psy, sam był psiarzem, doprowadza fabularnie do takiej po prostu inscenizacji, w której ktoś trąci psa i żeby po prostu zawiązał mu się wątek, jedzie ona do tego sędziego, zostawia krwawiącego psa naprawdę, który potrzebuje pomocy i tam jest po prostu między nimi tam oczywiście ten element jakby nawiązania kontaktu, tam do niczego na początku nie dochodzi, ona dopiero do jakiejś lecznicy tam jedzie i tak dalej. I takie mam, co tam się wydarzyło po prostu fabularnie, gdzie ten. I tak jestem ciekawa twojego zdania co do Czerwonego, czy ciebie jakby trzyma na przykład ten seans Czerwonego nie, po latach. Powiem ci szczerze, ja w ogóle trzy kolory sobie przypomniałem, jakoś dużą część w ogóle Kieślowskiego sobie przypominałem, chyba z 2 lata temu pisałem jakiś tekst dla Więzi, wiesz, nie o kinie, tylko o bezradności, o czymś jeszcze i tam filmy Kieślowskiego też, bo on, wiesz, mówił, że jego filmy są o tym, że nic nie można zrobić czasami wobec życia. I przypomniałem sobie właśnie też i Czerwonego i też znając ten kontekst, o którym ty mówisz, ta Złota Palma i szefem Eastwood, tak? Szefem jury w Cannes. I jednak dzisiaj, gdybym sobie tak zrobił, mógłbym zrobić na Timeless, nie? Bo tam było dzień po dniu, wiesz, Pulp Fiction i też Czerwony był grany. I powiem ci szczerze, że być może to jest jakoś dla części naszych słuchaczy byłoby to za
zaskakujące, ale nie ma porównania dla mnie między tymi filmami odnośnie myślenia o kinie jako o medium na korzyść Tarantino. Paradoksalnie. Wiesz, że dla mnie jednak Czerwony i tak samo Podwójne życie Weroniki, no film, który będziesz mówić, tak? Masz spotkanie w Warszawie tak. O tym filmie. Wczoraj było właściwie, bo dziś jest środa. Że to były takie, wiesz, dwa filmy, przynajmniej dwa te filmy, które były trochę wymuszone. Znaczy, trochę Piesiewicz i Kieślowski sobie usiedli, rozpisali i ja widzę w tym, wiesz, widzę takie oczekiwanie, że no to zdobądźmy w końcu tą Złotą Palmę. Nie? A myślę, że kino się wygrywa wtedy, kiedy człowiek jest bezinteresowny wobec kina. Znaczy, kiedy też ma jakąś radość z tego kina, z tego tworzenia i takiego przestawiania klocków. I widzę to, wiesz, tym bardziej 30 lat później, kiedy Pulp Fiction, wiesz, że właśnie tak jak powiedziałeś, że ten młokos, który im zgarnął sprzed nosa Złotą Palmę, a dzisiaj, wiesz, kurczę, dla mnie być może Tarantino jest jednym z takich twórców, który najpoważniej myśli o kinie, jako o kinie, wiesz, przecież te filmy, skończywszy na, wiesz, na pewnego razu w Hollywood, a wcześniej Django, wcześniej Bankarty, no to jest jednak człowiek, który wpadł na pomysł, że życie bywa fatalne, ale on będzie odwracał je w kinie. Znaczy nie, że historia, która jest fatalna wobec ludzi, która się nie spełniła, u niego w kinie może się spełnić. Na te dwie godziny, nie? Że jakby taki seans terapeutyczny. I to jest fantastyczne, więc tutaj, wiesz, po latach oddaję naprawdę przy całej miłości do Kieślowskiego, bo wiesz, ja lubię ten wczesny okres, nie? Ten na przykład Amator, to jest arcydzieło, Przypadek jeszcze też. A te ostatnie, wiesz, te ostatnie filmy dla mnie trochę już były wymuszone, nie? Trochę takie egzaltowane, trochę pod tą francuską publiczność, żeby trafić, trochę do Cannes, żeby trafić, że dobrze nas na festiwalu potraktują. A chyba trochę nie o to chodzi w kinie, no moim zdaniem. I zobacz, że ironia losu polega na tym, że on trafia do tego wymarzonego Cannes filmem, który jest, no bo ta nagroda przechodzi wraz z krótkim filmem o zabijaniu, który jest mega jakby osadzony w tej polskiej rzeczywistości, mega nie był pod tą, nie wiem, modę, że tak powiem, kaneńską, a tak wszystkich, no gdzieś tam, prawda, zatrważające te anegdoty, że tutaj, nie wiem, ponoć sam Chuck Norris miał podejść do Mirosława Baki. Ja do dzisiaj nie wiem, jak Chuck Norris miałby być w Cannes, ale podoba mi się ta anegdota i zapytać się, ja, słuchaj, ale jak ty tak tym kamieniem, czy tymi gołymi, prawda, tutaj rękoma i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest też tak ciekawie, że jak te losy, tak jakby w stronę tego, co potem się staje klasyką i czemu to, a nie tamto, to są zawsze jakby takie w ogóle fascynujące opowieści, które też mogą jakby wyjść poza tą naszą dzisiejszą konwersacją i żebyście się w ogóle też Państwo zastanowili, że jak to jest, że akurat nie wiem, ten film, a nie tamten, ten to jest to, że to też jakby jest potem też odkrywane po latach na zasadzie jakichś nowych kuratorów i kuratorek, które trochę inaczej patrzą na kino i gdzieś tam wydobywają, ale wydaje mi się, że ten Kieślowski jest tutaj takim modelowym przykładem kogoś, kto jest trochę właśnie, tak wraca mi ten Kopciuszek, który tak bardzo chciał wreszcie pójść na ten bal i tak jakby szykował się i tak jakby jedna jakaś tam szansa nieudana, potem już jest bardzo blisko, już miał być ten przypadek w konkursie głównym, ale nie jest w jakiejś sekcji obok i nagle po prostu się udaje właśnie z tym po prostu tą najbardziej, jak się często mówi, brutalną polską właśnie częścią tego przez słynnego cyklu i pach, tak? I potem to, co przechodzi dalej, zaczyna być takim ćwiczeniem kaligrafii filmowej, takim bardzo mocnym. I na przykład ja mam tak, że film Podwójne życie Weroniki widziałam już bardzo wiele razy na dużym ekranie i mam ciągle to samo doświadczenie, że po prostu oglądam jakby z pewną emocją i takim przeżyciem tą polską część, ale już tą francuską z pewnym dystansem. Właśnie tego ćwiczenia narracyjnego, tego ćwiczenia formy, tych takich jakby powtarzanych jakby tam struktur i też takim właśnie dystansem, że tutaj
też jako do tych bohaterek, tak, że jestem tak bardzo blisko tego doświadczenia brutalnego, romantycznego i tego, co robi w ogóle z nią historia i historia kraju i własna z tą polską bohaterką, że kiedy jesteśmy po prostu w tym komforcie i w tym takim jakby tej nadwiedzy czy nadintuicji tej samej bohaterki i tej jej historii niby miłosnej, tak, z tym lalkarzem, to jestem zawsze gdzieś obok tego i to już jest, naprawdę proszę mi Państwo wierzyć, że to już jest film, który ja w życiu może widziałam 20 razy, bo też siłą rzeczy i programowania festiwalu Omasza Kieślowski w Sokołowsku, ja mieszkam często po prostu w części Kieślowskiego i też widzę, jak po czasie mi się zmienia. Ja kiedyś myślałam, że nie ma wyższej jakby próby, że tak powiem, takiej jakości niż Dekalog 1 i Dekalog 2, jak miałam lat 17-18. Teraz z perspektywy czasu po prostu widzę, jak to przemawiało do jakiejś takiej, nie wiem, młodzieżowej, dziewczęcej, jakiejś takiej wrażliwości, a teraz z perspektywy już mnie, 30-paroletniej, o wiele bardziej drapieżny jest Dekalog 3, z wątkiem tego jeżdżenia po tej Warszawie w trakcie świąt, gdzie jest Olbryski, gdzie jest Adriana Bielżyńska jest w czwórce, tutaj jest Pakulnic, Maria Pakulnic. Mhm. I jest taka jakby życie jako pewnego rodzaju gra między tymi ludźmi, w ogóle ta kategoria gry u Kieślowskiego, Dekalog 9 o wiele bardziej jakoś do mnie przemawia, piątka gdzieś tam zawsze jakoś była blisko, że w ogóle jakoś tak mi się to zmienia. I powiem Ci, że to jest chyba też magia jakby właśnie tej pracy z filmami, które robią się coraz starsze, no bo siłą jakby tego peselozy filmowej, że tak powiem, ale tak naprawdę jakby to, jak one ze mną pracują, to jako w ogóle gdzieś tam z moją wrażliwością, to potrafi tak odwrócić, że to jest coś niesamowitego. Że no to jest, wiesz, tak, że taka żywa materia, nie? Właściwie kino. Tak. Kino, ale... Alchemia wręcz. Tak. Alchemia, tak. Alchemia, to żeby Zanussi nam nie zabrał tego tytułu. ale wiesz, bo jak mówisz o tych odkrywaniach, ja myślę też, że bywa też drugą stronę, wiesz? Ja w pewnym momencie, chyba rok temu, jak pisałem taki duży tekst o westernach, od klasycznych poprzez antywesterny do tych współczesnych, trochę telewizyjnych, Sheridana. I byłem ponownie zaskoczony, jak wiele wydarzyło się, wiesz, w tym gatunku, na przykład na początku lat 50. i mało kto o tym wie. Nie, tam jest Jim Gingo i tak dalej, wiesz, że pojedyncze osoby w Polsce widziały. Chodzi mi o to, że bywa też, że klasyka bywa zapominana i później dobrze ją odkopywać, nie? To też zadanie dla krytyków, edukatorów i tak dalej. Ale wiesz, dlatego cię pytałem o to, czy stare filmy, czy nowe, bo nie wiem, Diana, jak ty masz, ale ja mam także z nowymi filmami, że oglądam chętniej, na przykład też, bo zdarza mi się zachwycać, ale mam złotą zasadę, że jak są oceny, oceniamy oboje na Filmwebie jako krytycy, to nowych filmów premier nie daje 10 na 10, jeśli mi się nawet, wiesz, jeśli mnie coś zachwyca, bo trochę taka klasyczna teoria, że arcydzieło musi wytrzymać próbę czasu, więc muszę jeszcze tak poczekać kilka lat, przynajmniej 10, nie? I potem mogę powiedzieć, że właśnie, nie wiem, aż poleje się krew, to jest arcydzieło, tak? Pora Thomasa Andersona, ale nie wtedy, kiedy je widziałem jako taki chłopiec, tylko, wiesz, po tych 15 latach, nie? Że uleżało się, wytrzymało próbę czasu, dalej mi się podoba, no to okej, to niech będzie 10 na 10. Mhm. Powiem Ci, że ja mam w ogóle od kilku miesięcy tak, że ja mam ten profil na Filmwebie, ten nawet taki, nazwijmy to premium, czyli rzeczywiście te moje oceny gdzieś tam mogą być widoczne i mam opcję tych krótkich opisów, ale od kilku miesięcy w ogóle na to konto nie wchodzę i to jest jakiś mój taki, bo wielokrotnie gdzieś tam powtarza się to zdanie, że krytyka filmowa gdzieś jakby została ściśnięta, prawda, do tych tam gwiazdek, ptaszków, czy jak tam, jaka strona ma co, najczęściej gwiazdki, czy tam ten walor liczbowy taki tam w ocenie. I mam często zajęcia ze studentami i mówię właśnie, że słuchajcie, to jakby jest praca na tym, żeby pracować trochę jakby ponad to, żeby to była jakaś taka, nie wiem, szersza refleksja, żeby to była jakaś podróż intelektualna, nie tylko jakby na zasadzie warto, nie warto, chociaż tak z perspektywy zawodowej to też jest bardzo ważna działka, tak, i też nie wolno jakby jej odmawiać bycia, tylko z perspektywy tych zajęć, tak, jakby tak często podkreślamy jakby o pewnej sztuce i tak dalej, pomyślałam, że muszę być konsekwentna i jakbyś wszedł i zobaczył, to nie oceniam od miesięcy, a mam taki teraz czas, gdzie ze względu właśnie na różne jakieś takie przygody z takimi
takie cykle dyskusyjne, to niektóre filmy oglądam po kilka razy. Na przykład teraz film Perfect Days chyba widziałam już czwarty raz. To jest już teraz jako premiera kinowa, tak? Już można oglądać to na zasadzie w kinach, ale to jeszcze były seanse przedpremierowe, też takie wydarzeniowe, że tak powiem, właśnie z jakąś tam prelekcją, specjalną dyskusją, żeby jakiś jak nie filozoficzny seans, taki filmoznawczy seans, no robi się wszystko, co prawda można, żeby ściągnąć jakoś publiczność jeszcze w tym okresie, prawda, bo wiemy, jak to jest, kiedy one potem walczą co piątek, jakby o życie te filmy różnego rodzaju, czy czasami jak są, no tutaj Perfect Day jest dużego dystrybutora, ale przecież jest różnie, prawda, w tym takim ekosystemie medialnym, jak one mają po prostu gdzieś działać te filmy, ale mam ostatnio jakiś taki problem z tym, że tak po prostu poczułabym taką nieszczerość, że tutaj z jednej strony właśnie tak bardzo namawiam młode osoby, żeby po prostu potraktowały krytykę filmową jako formę w ogóle literacką, w ogóle jakoś tak tutaj tego im dajesz do czytania, tamtego tu ten, a potem jakby pewnie mi się to zmieni za jakiś czas, ale naprawdę jestem, jakaś taka dziwna konsekwencja mnie tutaj jakoś tak, a uwierz mi, a znamy się trochę, że jestem jedną z osób najmniej konsekwentnych na świecie, więc jakby nagle konsekwencja na filmowie to jest w ogóle żart losu, ale no tak, nie ma to tak. Jak być właśnie taką komedią po włosku. Zgadzam się z tą, tylko dla mnie, wiesz, na przykład właśnie te oceny na Filmwebie mógłbym nawet nie oceniać, tylko tam zaznaczyć, że obejrzałem, bo Filmweb jest cudownym, naprawdę cudownym dziennikiem takiej swojej własnej tak. aktywności, takim notatniczkiem, który masz i wiesz, odhaczam, że i wiesz, po 10 latach, a ja to widziałem, faktycznie, no to sobie przypomnę, wiesz, że czy ja to widziałem, nie? Bo czasami mi gdzieś z głowy ucieka, no ale... tak, zapomina się. Absolutnie. Pamiętam, że oglądałem kiedyś. Tak. Nie? Ale to jest takie trochę kadry, czasami na odczep się też dla samego siebie, nie? Że tak. Chyba oglądałem, a nie. A to z tą krytyką też absolutnie się zgadzam, natomiast już miałem kiedyś tak, że jakiegoś autora, który dla nas pisał i powiedziałem mu, że właśnie, wiesz, eseistyka, taka filmoznawcza, żeby filtrował przez siebie, pokazał, co ma w swoim wnętrzu. No i jak pokazał, to się przeraziłem, nie? Że to chłopie, to jednak wracaj do pisania takiego zwykłego. To teraz już, wiecie państwo, trochę taki żart, ale to też tak bywa, nie? Że, ale absolutnie, nie? Że jakby jest, nie wiem, 1000 krytyków, no to mój Boże, no to naprawdę filtrujmy przez siebie te filmy i wtedy to jest jakoś ożywcze, nie? A nie tylko, że film mi się podobał, czy nie podobał. No to jest trochę coś, co niewiele mi mówi. Natomiast wiesz, chciałem, jak powiedziałaś już o tym Perfect Days, bo chciałem takim, wiesz, już zmierzając trochę do końca, ten wątek jeszcze poruszyć, że rozmawiamy o klasyce i super, ale przecież w kinach cały czas coś tam ciekawego się dzieje, nie? I myślę o nawet nie, że ogólnie w kinie, tylko te premiery, które są w Polsce. No mieliśmy ten weekend niedawno dwie duże premiery, które zyskały jakieś tam dobre oceny. To było Civil War i Perfect Days. To co ci się bardziej podobało, jeśli możesz w ogóle tak zestawiać? Wiesz co, nie, no to Perfect Days zdecydowanie i też może właśnie przez te z jednej strony pokazy wcześniejsze jakoś tak zdążył ten film jakoś tak coraz bardziej wchodzić jakby i wrastać po prostu we mnie trochę tam jak w ogóle w tym filmie tak jest o takim współodczuwaniu tej rzeczywistości i powiem ci, że mam coś takiego, że i takim byciu tu i teraz i jak oglądam ten film, to właśnie mówię, kurde, nie, no nie będę po raz kolejny oglądać, już jak tam rzeczywiście byłam po dwóch seansach stosunkowo, ale mam taką potrzebę po prostu oglądania tego z widownią i pewnie teraz, gdyby ktoś mnie zaprosił jakiś DKF, to pewnie bym się zgodziła i znowu się oglądała, więc to tak się trwoni czas, szanowni państwo, no w zasadzie, że nie ma na nic czasu, ale pracujący oglądasz Perfect Day z publicznością, tak jakby i trochę z szacunku do niej. Ale ten film myślę, że w ogóle rezonuje na jakimś poziomie takiej wrażliwości ludzkiej, nie? Że dlatego ci się podoba, albo nie podoba. Taką kontemplacją też, tak. Nie? Że taką po prostu rzeczywiście on się zamienia, sam ten seans tak odpowiada jakby tej materii, że on nie tylko jest jakby, że oglądasz po prostu faceta, który spaja się, czy w ogóle jakby topi się w czynnościach, które bardzo skrupulatnie, tam jak państwo zobaczycie, czy może już widzieliście, nasz bohater, pan Hiroyama,
zajmuje się czyszczeniem toalet miejskich w Tokio. Te toalety oczywiście są takimi małymi architektonicznymi, takimi cudami. Jest to oczywiście takie bardzo skrzętne ze strony Wendersa i całej ekipy, no bo to jest dosyć nisko ceniona praca, tak jakby z naszej perspektywy, chociaż często akurat w kontekście japońskim mu się dziękuję za tą pracę, ale jest takie poczucie, że to jest taki człowiek o bardzo bogatym życiu duchowym, wewnętrznym, człowiek, który też jakby potrafi oddzielić, że tu jest ten czas pracy, tutaj potem jest ten czas, nazwijmy to, dla siebie i na wypełnianie jakichś tam swoich właśnie tradycji, rytuałów i tak dalej, jakoś wpadania w taką niby to monotonię, ale tak naprawdę w jakiś taki system, który w ogóle pozwala mu z dnia na dzień jakoś tak wstawać, robić i tak dalej, ale też Wenders z tym wszystkim jakby cały czas pozostaje twórcą takich bardziej drapieżnych filmów, jak, nie wiem, Paryż, Teksas, gdzie to pytanie, czy Niebo nad Berlinem, o tożsamość, o bycie w miejscu zawsze jakoś takie jest głębsze i też się staje taką bardzo ciekawą zagadką ten pan Hiroyama. To znaczy, ja mam takie poczucie i chciałabym się pod tym podpisać i właśnie nawet żartowałam z tego przy tobie i takim naszym wspólnym znajomym Wojtku tutaj, którego serdecznie pozdrawiam, świetny krytyk filmowy, że chciałabym wierzyć, że taki festiwal jak Timeless, może pod inną nazwą, ale że po prostu gdzieś tam cały czas będzie miał miejsce w tej panoramie naszych polskich festiwali i że za tam ileś lat się spotkamy i na przykład ten właśnie Perfect Days na przykład niech będzie, że będzie pokazywany i że ta scena, która i w ogóle to bycie z tym panem Hiroyamą, ale chodzi mi konkretnie o taką sekwencję w tym filmie, gdzie jesteśmy bardzo długo na takim zbliżeniu jego twarzy, tak musimy wytrwać to długie zbliżenie w takim no właśnie klinczu emocjonalnym tego głównego bohatera, że on jest właśnie w takim stanie albo już nirwany, albo też tak naprawdę takiej kapitulacji egzystencjalnej, gdzie nie wiesz już, czy on się śmieje, czy on płacze, czy robi to i to i gdzieś tam sobie jakby myślisz, że właśnie w takim jakby wytrwaniu tego napięcia między tymi wartościami jakby może kryje się prawdziwa wolność, czy wieka, że on tutaj potrafi to wytrwać jakby i potem jakby wyjść z tego samochodu i dalej sprzątać swoje toalety, ale tak pomyślałam, że w zależności od tego, jak ja będę do danego seansu przygotowana emocjonalnie przede wszystkim, czy będę chciała widzieć w świecie więcej nadziei, albo będę ja właśnie na takich antypodach tego, jakby ja na co dzień chcę widzieć tą nadzieję, raczej uważam się za taką osobę no, problematyczną, ale wesołą, ale jakbym tak się poddała całkowicie, to właśnie widziałabym te różne oblicza, jakby ta skala by się przesuwała, żeby było bardziej w stronę tej rozpaczy, albo bardziej w stronę tej radości. Pomyślałam, że to jest taki film i takie zakończenie, które dla mnie będzie miało tę samą wartość, które mają Noce Kabiri i ten taki słynny uśmiech Giulietty Masiny, która zawsze ci się uśmiecha inaczej, trochę jak taka filmowa Mona Lisa, że to jest taki uśmiech, ty nie wiesz, czy właśnie tak jakby okej, no to czy to nasza święta grzesznica w tym momencie właśnie na którym z tych antypodów jest, albo ten bieg Antoana Duanela w 400 batach i z tą słynną stopklatką. I wydaje mi się, że jest trochę takich filmów, które tak nas pięknie po prostu gdzieś tam, tak zawsze zostawiają w takim zawieszeniu, gdzie właśnie to dopowiedzenie nie tylko wynika z jakiejś tam naszej usposobienia intelektualnego, jak chcemy sobie to zinterpretować, ale wyciąga z nas te emocje, żeby jednak ją jakoś tam na końcu przypisać. Że właśnie w zależności jak my się czujemy, to też tego bohatera będziemy tak bardziej widzieć. Nie wiem, taki film Fat City, to się nazywało po polsku Zachłonne Miasto. Genialny film zapomniany Johna Hustona. O takich ludziach, Jeff Bridges bardzo młody gra, no to widzisz swoje lata ukochane, 70. Tak, nie, kojarzę to oczywiście. No. To jest wspaniały film, mało znany, gdzie to jest właśnie o takich ludziach, którzy po prostu też takiego marginesu, którzy właściwie tam trudzą się też boksem, tam pięściarz jest takim głównym bohaterem, że zresztą to jest taka podwójna historia takiego bardziej doświadczonego i takiego żółtodzioba, tego żółtodzioba właśnie gra Jeff Bridges i tam jest tak, że to są tacy ludzie, którzy no, trudzą się na co dzień właśnie tym, że się biją, no bo jest ten ring i w ogóle ten ring jako pewna metafora, też tak jakby trochę na kontrze do tych opowieści a la Rocky, tak jakby zupełnie tak bardziej egzystencjalnie, po hemingwayowsko potraktowany i mam takie poczucie, że taka opowieść o ludziach, którzy są już pobici, zanim wstali z łóżka. I też właśnie, czy oni będą w stanie jakkolwiek spojrzeć inaczej. I też w tym zakończeniu jakby taka piękna medytacja o szczęściu, czym może być szczęście. I też się kończy taką bardzo ciekawą stopklatką ten film, że po prostu uważam, że Perfect Days ma w sobie
jakby tak na dwóch jakby poziomach działa. Z jednej strony jako bardzo ciekawa przygoda właśnie z japońską myślą filozoficzną, z takim spotkaniem po prostu tutaj z tą kulturą i gdzieś tam te wszystkie pojęcia, które często są też tak trochę popkulturowo już tam trawione, jak jakiś, nie wiem, ikigai, wabi-sabi, tutaj komorebi zostaje wprowadzona też przez samego Wendersa w napisach końcowych, to jest ta zabawa światłem, taki jakby kiedy światło przenika przez liście i tworzy taki jakby efekt takiego właśnie i światła, i cienia, i to jest takie jakby bardzo wyjątkowe zjawisko, które gdzieś tam każe nam być w tej chwili, żeby je docenić, i właśnie ta filozofia bycia tu i teraz, a z drugiej strony po prostu gdzieś taki prawie że thriller egzystencjalny, bo nie wiesz, jaka jest przeszłość tego mężczyzny, nie wiesz, co spowodowało, że on jest w tym miejscu, w którym jest i decyduje się żyć w takim schemacie, a nie innym. Że to jest taki człowiek, który w pewnym momencie, patrząc na to, jak jej słucha muzyki, może był buntownikiem, może oderwał się od swojej rodziny, a wiemy, co to znaczy w kulturze japońskiej, kiedy po prostu jakby zerwiesz z rodziną, albo kiedy nie zrobisz pewnych rzeczy, kiedy powinieneś był, na przykład powziął jakąś tam pracę, zdecydował się na przykład na zamąż pójście. Tak jakby, jest taką enigmą, jest tak ciekawy ten pan Hiroyama i właśnie będąc takim z jednej strony bohaterem jakby z tego świata japońskiej kultury, z którą się spotykamy, a z drugiej strony właśnie takim wendersowskim bohaterem, który ma właśnie tą taką tożsamość chropowatą i tam musisz się po prostu dobić do niej i sobie właśnie tam dopowiadać jakieś rzeczy. Człowiek bez przeszłości, ale człowiek, który też nie chce przeszłości. Człowiek tu i teraz, nie? Jakie to jest ciekawe jako i z jednej strony filozoficznie, a z drugiej strony jako właśnie taki thriller psychologiczny. Wiesz, ja myślę, że w ogóle tam jednym z takich najpiękniejszych elementów tego filmu jest to, że ten główny bohater, on co rano jak wychodzi i tak zerka sobie w niebo i on tak się nie wprost się uśmiecha, nie? Ale tak myślę, że ma takie uczucie, że o, znowu kolejny dzień się udało, nie? W sensie nie, że tak jak powiedziałeś, że ktoś jest pobity, zanim wstanie z łóżka, to on jest jednak przeciwnie, że raczej ten poranek, który aha, zobaczymy, co się tutaj wydarzy, nie? I takie, ja lubię to, wiesz, bo w ogóle Wenders miał mnóstwo tego kina drogi, nie? A nawet już trochę Paryż, Teksas jest o tym, a ten już jest wybitnie o tym, ten Perfect Days, nie? Znaczy o takiej podróży, która jest raczej do wewnątrz niż na zewnątrz, nie? Że to na zewnątrz to fajnie, ale to często jest ozdoba, nie? Albo jakaś ucieczkowość, nie? A liczy się raczej to, co w środku. To jeszcze ci powiem, wiesz, śmiesznie, bo niedawno do mnie napisała moja znajoma, która obejrzała Perfect Days i mówi, ty, słuchaj, bo ten bohater to trochę jak ty żyje, nie? I ja mówię, nie, no bo ja nie jeżdżę na rowerze, nie mogę jeździć. I słucham płyt już, wiesz, takich po prostu, albo przez Bluetootha, no nie w samochodzie kaset, bo to jest też taki bardzo analogowy film, nie? Ale tak, znaczy zgadzam się w ogóle z taką intuicją, że to jest film o takim, wiesz, próbie osadzenia samego siebie w świecie, nie? I w tym świecie, który, no właśnie, tam może nie być żadnych fajerwerków zupełnie, no ale czujesz, że jesteś tu i teraz, nie? Albo, że to jest jakoś tam twoje miejsce, nie? I wydaje mi się, że to takie inspirujące może być, no. Powiem ci, że to też ciekawie balansuje, że tego bohatera możesz postrzegać jako właściwie takiego trochę anioła rodem z nieba nad Berlinem, to tutaj niebo nad Tokio, nie? Też taki gdzieś jest, trochę pomaga, czyszcząc toalety, tutaj jakby jest często niewidzialny, tak, dla reszty i ma w sobie jakby jakieś te pokłady takiego czegoś, takiej magicznej dobroci, a z drugiej strony też są momenty, w których on po prostu, no jest to ból ludzki, tak, jak na przykład się denerwuje, kiedy firma nie przysyła kogoś, żeby mu pomógł po prostu to czyścić i właśnie w tym takim rozdarciu i tak sobie pomyślałam, że jeżeli jest, wiesz, ten anioł z nieba nad Berlinem, jest tutaj anioł z nieba nad Tokio, taki wyrwany jakby z twórczości też Ozu, kochanego przez Wendersa, który uważa, że to zresztą twórczość Ozu to jest najpiękniejszy przykład w ogóle takiego filmowego nieba, no to jeżeli ty jesteś panem Hiroyamą, to jesteś naszym tutaj aniołem nad Warszawą. To jest nad więzią, wiesz, tak. I ja jestem wilkiem z więzi, wiesz, z Trębackiej, jak się śmialiśmy ostatnio. Nie, no to już sobie oczywiście żartujemy, ale ten Perfect Days to, proszę państwa, naprawdę myślimy tutaj z Dianą oboje, że jeśli chcecie państwo coś obejrzeć takiego bieżącego w kinach, to jest chyba najlepsza propozycja w najbliższych tygodniach. No, tak zgadzamy się, nie? Tak jest.
No, dobrze. Dziękuję Ci, Diano, za tutaj gościnę w naszym studiu, w naszym podcaście. Dziękuję i co? Niech żyje kino, bo ono jest ponadczasowe i chyba nigdy się nie może skończyć tak naprawdę, więc polecamy obcowanie z kulturą i z kinem. Dziękuję. Niech żyje kino, niech żyje sztuka konwersacji i w ogóle bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję. No to proszę bardzo. Cieszę się i dziękujemy, pozdrawiamy. Wysłuchaliście podcastu Więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więzi.